Księżyc. Jedno z niewielu ciał niebieskich, które można zaobserwować gołym okiem. Jest piątym największym księżycem w Układzie Słonecznym. Ze średnicą niespełna 3500 kilometrów jest większy od Plutona. Jego powierzchnia jest poznaczona wulkanami, kraterami, pozostałymi po zderzeniach ze skałami kosmicznymi oraz basenami utwardzonej lawy. Kiedy asteroidy uderzały w Księżyc, lawa wylewała się na powierzchnię. Po i o księżycu Saturna nasz satelita jest drugim najgęstszym w Układzie Słonecznym. W jego wnętrzu znajduje się utwardzone, żelazowe jądro. Jest ono stosunkowo małe, jakieś 1–2% całkowitej masy Księżyca, zaś jego średnica nie przekracza 680 km. Otacza je jądro zewnętrzne z płynnego żelaza. Płaszcz ma grubość ponad 1300 km i składa się ze skał bogatych w magnez oraz żelazo. Zewnętrzna część wnętrza Księżyca, skorupa, jest grubości 67 km. Wierzchnia warstwa jego powierzchni o grubości 10 km jest w większości popękana. To dlatego, że przez wiele milionów lat inne ciała niebieskie uderzały o powierzchnię Księżyca. Księżycowa powierzchnia składa się z tlenu, krzemu, magnezu, żelaza, wapnia, glinu oraz śladowych ilości innych elementów. Czarne dziury. Jedne z najbardziej tajemniczych obiektów we wszechświecie, mają niesamowicie silne przyciąganie grawitacyjne. Nic, włącznie ze światłem, nie jest w stanie uciec przed taką siłą. Z oczywistych względów nikt nie może zajrzeć i sprawdzić, co się znajduje we wnętrzu czarnej dziury. Pomimo tego naukowcom udało się wykonać dokładne zdjęcie gęstego gazu otaczającego czarną dziurę. W jego unikatowym składzie chemicznym znajdują się duże ilości cyjanowodoru oraz siarkowodoru. To odkrycie może później pomóc astronomom znaleźć inne czarne dziury. Komety. Nazywane również brudnymi śnieżkami, komety to lodowe ciała niebieskie, wyrzucające pył lub gaz. Astronomowie wierzą, że to pozostałości po tym, z czego uformował się Układ Słoneczny ponad 4,5 miliarda lat temu. Niektóre komety orbitują wokół Słońca, ale większość z nich znajduje się w obłoku Oorta, najdalszym regionie w naszym Układzie Słonecznym. Kometa ma utwardzone jądro z małym kamiennym rdzeniem. Jądro, które może mieć do 16 km średnicy. Składa się z lodu oraz pyłu otoczonego materiałem organicznym. Lód składa się nie tylko z zamarzniętej wody, ale również zamarzniętych gazów, dwutlenku węgla, tlenku węgla, amoniaku oraz metanu. Niektóre komety mogą składać się z większych ilości lodu czy skał, podczas gdy w innych może być więcej pyłu. Gdy kometa zbliży się do Słońca, jej lodowe części zmieniają się w gaz. Otoczka ta nazywa się koma i może być szeroka na 1,5 miliona kilometrów oraz osiągać długość do 160 milionów kilometrów. Warkocze komet formują się pod wpływem wiatru słonecznego oraz światła Słońca. Z tego powodu zawsze skierowane są w przeciwnym kierunku do naszej gwiazdy. Asteroidy. Te nieregularnych kształtów skały kosmiczne mogą być zarówno wielkości kamyka, jak i boiska. Są to utwardzone skalne pozostałości po dysku gazu i pyłu, który otaczał Słońce 4,5 miliarda lat temu. Asteroidy składają się przede wszystkim ze skał lub gliny oraz krzemianów zmieszanych z takimi metalami jak żelazo czy nikiel. Jest to uzależnione od odległości ciała niebieskiego od Słońca. Jeśli jest blisko, będzie to w większości węgiel ze śladowymi ilościami tlenu, wodoru i azotu. Asteroidy znajdujące się dalej od Słońca składają się ze skał krzemianowych. Asteroidy metaliczne składają się w 80% z żelaza i w 20% z innych metali, takich jak złoto, magnez, platyna, pallat, nikiel itd. Meteoroidy. Najczęściej powstają w wyniku zderzenia asteroid. Są również mikrometeoroidy, które często występują w całym Układzie Słonecznym. Meteoroidy składają się z krzemu i tlenu. Niektóre z nich zawierają metale, takie jak nikiel czy żelazo. Są one odpowiednio gęstsze i masywniejsze. Skalne meteoroidy są bardziej kruche i znacznie lżejsze. Białe karły. Kiedyś, prędzej czy później, wyczerpie się paliwo naszego Słońca, wodór, i stanie się ono białym karłem. Z chwilą wyrzucenia niemal całego materiału zewnętrznego pozostanie jedynie rozgrzany rdzeń. Jego temperatura osiąga 10 000 stopni Celsjusza. Potem biały karzeł zaczyna stygnąć. Proces ten trwa przez następnych kilka miliardów lat. Paradoksalnie, im masywniejsza gwiazda, tym mniejsze jej rozmiary. Wewnątrz białego karła grawitacja ściska materię tak ciasno, że elektrony budujące atomy gwiazdy uderzają o siebie. Proces ten trwa do momentu zapełnienia całej przestrzeni wewnątrz gwiazdy. Z tego względu łyżeczka białego karła waży ponad 5 ton. To tyle co dorosły słoń. Astronomowie uważają, że szerokość skorupy białych karłów nie przekracza 50 km poniżej atmosfery gwiazdy. Niższa część skorupy to prawdopodobnie krystaliczna warstwa atomów tlenu oraz węgla. Gazowe giganty. W przeciwieństwie do skalnych planet z metalami i minerałami krzemowymi w swych składach, gazowe giganty w głównej mierze budują gazy. Dlatego są znacząco większe od swych utwardzonych odpowiedników. Saturn i Jowisz to dwa najznamienitsze przykłady gazowych gigantów w Układzie Słonecznym. W sercu gazowego giganta znajduje się albo roztopiona kula stałych lub płynnych skał, albo metaliczne jądro. Bez niego gazowy gigant nie może się uformować. Jednak główną częścią masy planety są gazy okalające jądro. Mogą być różne, ale najczęściej są to wodór i hel ze śladowymi ilościami metanu, amoniaku oraz wody. Gazowe giganty nie mają utwardzonej powierzchni. Im dalej od jądra, tym ich atmosfera coraz bardziej się rozrzedza. Gdzieś po drodze może stać się nawet płynna. Pulsar. Ten sferyczny obiekt jest zwykle rozmiarów większego miasta, ale jego masa jest znacznie większa niż ta Słońca. Pulsary często wyglądają jak migoczące gwiazdy. Włączamy, wyłączamy. Mruganie to zdaje się występować w nieregularnych interwałach. Tak naprawdę jednak pulsary nie migoczą. To ciało kosmiczne jest obracającą się gwiazdą neutronową z mega silnym polem magnetycznym. Może ono być do miliarda razy silniejsze niż ziemskie. To pole magnetyczne wysyła strumienie cząstek wzdłuż swoich biegunów magnetycznych. Tworzą one potężne promienie światła świecące w dwóch przeciwnych kierunkach. To sprawia, że pulsary wyglądają, jakby mrugały podczas obracania się. Jądro pulsara jest nadpłynne. Oznacza to, że gdyby je zamieszać, nigdy nie przestałoby się obracać. Otacza je wewnętrzna skorupa oraz chropowata wewnętrzna skorupa o krystalicznej powierzchni. Czerwone giganty. Czasami, gdy gwiazda zużywa swoje pokłady wodoru, jego atomy helu zaczynają tworzyć większe pierwiastki, takie jak węgiel. Jądro gwiazdy zapada się pod wpływem tego ciśnienia, zaś zewnętrzne warstwy rozszerzają się, a następnie zastygają. Gwiazda robi się większa, chłodniejsza i nabiera czerwonego zabarwienia. Chodzi o to, że zewnętrzne warstwy ogrzewają się w chwili zapadania się. Gdy skorupa otaczająca jądro wewnętrzne wystarczająco się nagrzeje, gwiazda zyskuje nowe źródło energii. Jej jądro staje się jeszcze gorętsze niż poprzednio. Z kolei zewnętrzne części pęcznieją, co ostatecznie prowadzi do przemiany w czerwonego giganta. W sercu gwiazdy znajduje się zbudowane z żelaza jądro. Otacza je warstwa składająca się z azotu, tlenu oraz węgla. Dalej jest helowa otoczka oraz zewnętrzny płaszcz wodorowy.